Jest to jedna z największych imprez targowych. My co prawda wystawiamy się w większości takich imprez targowych, branżowych, jesteśmy obecni. Natomiast faktycznie targi poznańskie mają długoletnią tradycję i zawsze się cieszymy, że jesteśmy tutaj mile widziani. Otrzymujemy zazwyczaj złoty medal, nagrodę również publiczności, także są to dla nas bardzo ważne targi, bardzo ważna impreza targowa. Złoty medal otrzymaliśmy za zabieg Laser Lifting Program. Jest to taki innowacyjny zabieg wykorzystujący fototerapię światłem LED-owym, liftingujący. Targi branżowe przede wszystkim zrzeszają cały szereg sztab profesjonalistów, kosmetologów, kosmetyczki. Akurat tutaj są to łączone targi fryzjerskie, dlatego my jak najbardziej możemy tutaj zaprezentować naszą pełną ofertę. Również zawsze na targach branżowych promujemy nasze nowe zabiegi premierowe. Przede wszystkim zaproponować nowości, promować naszą firmę, także jest to taki nasz główny cel, pokazać się przede wszystkim w branży kosmetyki profesjonalnej, pokazać jaką mamy ofertę, jak firma się zmienia, jak prężnie się rozwija. No i tak jak wspomniałam wcześniej, zazwyczaj na targach jest to faktycznie taki głównym punktem, jest promowanie naszych nowych zabiegów, które się pojawiają w ofercie. My również jutro uczestniczymy w kongresie tutaj organizowanym, jest to kongres dotyczący pielęgnacji skóry problematycznej. Będziemy tam również prezentować i omawiać właśnie problem skóry problematycznej trądzikowej z naszym nowym zabiegiem antyakne program. Jeśli chodzi o kondycję branży kosmetyki profesjonalnej, jest to przede wszystkim dziedzina bardzo prężnie rozwijająca się, też bardzo konkurencyjna. W tej chwili jesteśmy tak naprawdę liderem, jeśli chodzi o branżę profesjonalną, o kosmetykę profesjonalną. Nasza firma bardzo prężnie się rozwija i inne firmy tak naprawdę gonią nas. Cały czas wprowadzamy nowe zabiegi, rozwijamy się, inwestujemy w marketing, w reklamę. I myślę, że to jest tak naprawdę dobry punkt rozwoju i wszystkie inne firmy też w ten sposób podążają. A przede wszystkim jest to branża silnie rozwijająca się. Coraz więcej gabinetów kosmetycznych, kosmetologicznych, ośrodków spa, salonów odnowy biologicznej się pojawia. Więc myślę, że jest to branża, w którą warto inwestować.